sesja. Jakże piękny to czas dla studenta. Ach, te tłuste ściągi, długie rękawy, uparci wykładowcy, utrudzeni uczniowie. W czytelniach i stołówkach mnóstwo osób uczących się do kolokwiów i egzaminów. Dużo tego dużo, lecz czasami nie materiał, a stres staje się problemem. Więc jak radzić sobie ze stresem? Koło Naukowe Persona w ramach programu Zdaj z Personą zorganizowała warsztaty pomagające radzić sobie ze stresem. Nie ma uniwersalnej metody dla każdego z nas. Jedyne, co mogłabym polecić, to aby każdy z nas mógł znaleźć taką metodę własną dla siebie. Takich metod jest masa. Każdy wie, że nie wiem, chociażby sport czy jakieś techniki relaksacyjne działają dobrze w takim przypadku. Moją jedyną taką radą właśnie osobistą jest to, żeby nie traktować stresu jako wroga, lecz takie miłe, dobre zwierzątko, które będziemy oswajać ze sobą. Okazuje się, że nie wszyscy studenci są tak przybici i zrezygnowani. Ja najlepiej uczę się w czytelni. Kto jeszcze nie był, polecam. W domu przy muzyce. Nie umiem się uczyć w ciszy, ale też w zbyt mocnym chaosie również. Z muzyką jakąś spokojną najlepiej mi nauka wchodzi. No i myślę, że dobrze mieć dobre notatki. Nie tyle, że chodzić na wykład, ale mieć dobre notatki i jak są pewne, z nich się uczyć. Pytać się starszych roczników, co było. Czy uczysz się wieczorem, rano, czy jesteś nocnym markiem? Ja uczę się w pokoju z koleżankami w akademiku, mieszkam. A wieczorami rano? No raczej wieczorami. Znaczy, no jak przychodzę, to się uczę w południe, wieczorem. Potrzebujecie ciszy, spokoju, czy uczycie się w mieszkaniu, czy w bibliotece? W akademiku się uczymy w pokoju nauki. No i kawka do tego i do rana siedzimy. Raczej potrzebuję ciszy, dlatego najczęściej chodzę do czytelni, gdzie mogę w spokoju się skoncentrować. Jest często cisza. Nie korzystam ze ściąg. Nie stresuję się, ponieważ uczyłem się ostatnie 2 tygodnie i jestem znakomicie przygotowany. Odrobinę inaczej sesję przeżywają wykładowcy. Studentów przed samą sesją przybywa i to bardzo dynamicznie na sali wykładowej. Jest ich podobno tyle, co na pierwszym wykładzie rozpoczynającym dany temat, dany przedmiot. Mają wtedy dużo więcej pytań różnych, poszukują różnych informacji na temat tego, jak będzie egzamin wyglądał, czy będzie to egzamin w oparciu o test, o pytanie otwarte, czy będzie to egzamin ustny. Są bardzo ciekawi i myślę, że to ich najbardziej mobilizuje do uczestnictwa w ostatnich wykładach. Wtedy też z reguły frekwencja rośnie, aż praktycznie nawet do tej frekwencji, która wynika z listy studentów, którzy powinni być na danym wykładzie. Za kilka tygodni będzie już po wszystkim. Kolejny semestr za pasem, a w perspektywie czeka nas wiele ciekawych imprez. Weźmy więc głęboki oddech. Życzę połamania długopisów. Dla Campus TV, Patrycja Tyra.